Siemanko w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj taki nietypowy odcinek, w którym zbudujemy mapę na najnowszy update w Skateman Simulator. Jak widzicie, po asetach gotowych będzie to construction, czyli tak zwana budowa. Mam tu przygotowane dwa bordery oraz dwa drzewka, które trzeba będzie rozłożyć, oraz parę asetów, co niedługo dojdzie mi parę nowych. No i dzisiaj zbudujemy mapę. Podzielę wam to na trzy etapy. Pierwszy to będzie robienie granic mapy, czyli bordery, jakieś drzewka i tak dalej. Drugie to będzie deski, rampy ustawianie. No i trzeci etap, czyli końcowy, to będzie dekoracja mapy, ustawienie miejsc na jajko. Dobra, myślę, że możemy zacząć sobie od przesunięcia wszystkich tych asetów. Trochę tu weźmiemy sobie w lewo je. Dobra. Weźmiemy tego parta, rozszerzymy trochę. W ten sposób. Dobra, myślę, że mamy już trochę miejsca. Tu mamy przygotowaną dziurę, żeby zrobić dół do budowy. Myślę, że dotąd będzie spoko gdzieś. No i dobra, weźmiemy sobie te asety tutaj do środka. Zaraz to ładnie ułożymy. Ok. Trochę w prawo jeszcze.
Dobra, więc mamy zrobione granice mapy. Tak to się prezentuje aktualnie. Mamy trochę borderów rozstawione. Tutaj z drugiej strony tak samo. Zaraz przejdziemy do etapu drugiego, gdzie postawimy rampy, deski i wstępne dekoracje. I trzeci etap to będzie już kończenie mapy. Myślę, że na razie to się spoko prezentuje. Parę dodatków tu się doda jeszcze. No i co? Myślę, że lecimy dalej. Oczywiście będziecie mieli przyspieszone wszystko. Thank you.
Okej, okay, a więc mamy ozdobioną mapę. Tak ona się prezentuje. Tutaj mamy taką dziurę, gdzie wylewa się beton z samochodem. Tu mamy jakieś dekoracje. Tutaj jakieś cegły. Tutaj mamy domek w trakcie budowy. Tu będzie jajko. Będzie inny model, więc luz. Tutaj jakieś dekoracje. Tu mamy tą bramę. Tutaj dałem dźwig z kontenerami. I takie beczki kolorowe. Tutaj będą rampy. Jeszcze muszę sobie je przeozdobić, ale to tam już później się tym zajmę. Tutaj mamy wózek widłowy z kontenerem. I dałem tutaj model swojego skina do środka. No i tak to się prezentuje. Tutaj są drzewka na granicach mapy. Ustawiłem również deski ładnie. No i myślę, że spoko wyszła nawet ta mapka. Parę dekoracji jeszcze można jakieś małe dodać. Myślę, że w wolnym czasie jeszcze zobaczę. Tak się prezentuje z góry. Myślę, że spoko wyszła. Dajcie znać, jak wam się podoba format takich odcinków. I czy chcecie więcej filmów z budowania mapy. Lub może chcecie jakiś poradnik dla początkujących. Jeśli zaczynacie ze studium dopiero. To by było na tyle w tym filmie. Jeśli on ci się spodobał, zostaw łapkę oraz zasubskrybuj kanał. Aby nie ominęły cię kolejne odcinki. Siemano!